Cześć moi drodzy, jestem nad rzeką Tanew, gdzieś w środku lasu. Akurat deszcz przestał padać, jest cisza, spokój, środek lasu. O, ale ekstra. No. Kurde, rzeczka pierwsza klasa. Dochodzę właśnie nad rzekę Tanew. Roztoczę. Rzeka wygląda rewelacyjnie, naprawdę. Mam nadzieję, że też będzie obfita w ryby. Rzeka jest taka, że jest piaszczyste dno. Można chodzić po prostu środkiem rzeki. Rewelacyjnie. Można przejść na drugą stronę. Nie ma mułu, czyściutka woda, przynajmniej tak się wydaje. No nic, łowimy. Chyba za czysta woda tutaj jest, bo wszystkie ryby mnie widzą i uciekają. Znowu pada, komary gryzą, a ja łowię na takiego oto głowaczyka. Moi drodzy, słuchajcie, naprawdę ta rzeka jest fantastyczna. Bardzo przyjemnie się tutaj chodzi, jest po prostu las, pachnie. Wyobraźcie sobie teraz zapach świeżych ziół, pokrzyw, mięty, czyściutkie powietrze, śpiew ptaków. Po prostu super. Jestem gdzieś po godzinie łowienia, łowiłem na woblera, błystkę, nawet na ripera i nic. Założyłem takiego dużego białego ripera i miałem, powiedzmy, nie tyle branie, co widziałem, że mała rybka szła za nim. No, jeszcze się nie poddaję, jeszcze chwilę tutaj połowię. Bo widzę, że zaczynają się lepsze fragmenty z takimi dołkami. Może coś się uda złowić. Zobaczymy. Jak wiążemy, najpierw supeł. Przekładamy przez to. Teraz przez tą pętelkę. Teraz kilka razy owijamy. O. Teraz do tej pętelki. Z powrotem. O. I teraz do tej, która tu powstała. O. Dzięki temu tu mamy taką pętelkę, on lepiej fajnie wygląda. Dzięki tej pętelce wobler lepiej chodzi. O. Idę dalej. O, piękna rzeka. O, tu nasi byli. Wiecie, sukces. Sukces, naprawdę. Jeden mały strążek. Zobaczcie. Poszedł. A zobaczcie na to zioło. Takiego różka.
Słuchajcie, moi drodzy, właśnie idę już w kierunku samochodu. Zobaczcie, idę środkiem rzeki praktycznie. Na tego żuczka, na którego złowiłem tego małego pstrążka. Miałem jeszcze kilka brań, więc myślę, że to jest jedna z najlepszych przynęt na tą rzekę. Rzucę jeszcze kilka razy tam trochę niżej i będę się zbierał. No generalnie mi się ta rzeka bardzo podoba. O, teraz tak trochę głębiej po uda. Ale generalnie ta rzeka jest płytka. No były takie, powiedzmy, było kilka takich głębszych miejsc, ale no to powiedzmy były takie metr, maksymalnie półtora. Piękne miejsce. Rzeka Tanew, rezerwat przyrody. Jest środek dnia, wybraliśmy się z całą rodziną, żeby zobaczyć, jak wygląda ta rzeka. Płynie bardzo szybko, jest bardzo nasycona tlen. No, także teraz przyjechaliśmy tutaj na te szumy, chyba to się tak nazywa, Tanwi, żeby zobaczyć. Tu jest rezerwat przyrody. To moje dzisiejsze wędkowanie skończyłem z trzema małymi pstrągami. Tutaj ta rzeka jest bardzo ładna, bardzo nasycona w tlen, bardzo szumi i generalnie bardzo fajny klimat. Akurat jest pogoda taka, że raz pada deszcz, oberwanie chmury, raz jest słońce, teraz akurat wyszło słońce, ale jak widzicie, tutaj jest mnóstwo kałuży. Dobra, jak tam, Madziu? Lulu, idziesz? Chyba będzie spała, bo jest już po południu. I znowu się zaczynają te progi. Od roślin. Tak. Jest taka ścieżka w rezerwacie. Mam okulary polaryzacyjne i tak próbuję dojrzeć jakieś ryby. To widziałem jednego pstrążka takiego, jakiego złowiłem, mniej więcej 15 cm. Natomiast póki co nic więcej nie widziałem. Proszę. Od czego robi się taka piana? Wiesz co, od jakichś roślin, od tego, że pylą drzewa. Ja też zrobiłem kiedyś taką pianę, wiesz? Tak? Ja nie ciągnę to. Kurczę. Ale ekstra, ale by się tu łowiło. Patrz, to taka tana z drzewa. No. No to tutaj jest już, kurde, super. Ale oczywiście mocno turystyczne miejsce, dużo turystów. My też jako turyści. Tam chłopaki. Zobaczcie, to ciekawe, mamy rezerwat przyrody, ale z drugiej strony można wędkować. I mamy tutaj wędkarza, który akurat łowi w tym miejscu. A tam drugi gość. No, także... Z tego, co czytałem, to jest łowisko no kill. Czyli złowisz, żeby je wypuszczasz. No ja zawsze łowię no kill. Słuchajcie, moi drodzy, Madzia zasnęła, w związku z tym umówiłem się z żoną, że jak Madzia zaśnie, to pojedziemy jeszcze na chwilę do lasu i nad rzekę, więc może połowię i może jeszcze dokręcę kawałek materiału. A jak sobie śpi. No, tak będzie spała przez 2 lub 3 godziny, mam nadzieję. To może coś się uda złowić.
No to niestety nie udało mi się dojechać nad rzekę. Wtedy co wam mówiłem, co Madzia zasnęła, bo po prostu w trakcie jazdy się obudziła i musieliśmy zmienić plany. Natomiast dzisiaj jesteśmy ostatni dzień tutaj na Roztoczu. Przed piątą przyjechałem jeszcze raz w to samo miejsce w okolice Borowca, żeby połowić. Tym razem będę chciał połowić na tego żuczka, na którego złowiłem te wszystkie trzy pstrągi. Słuchajcie, przepiękny las. Dwa dni temu nie było praktycznie grzybów. Dwa dni lało i zobaczcie, takie podgrzybki. Jestem na środku drogi, moi drodzy, i zobaczcie, kolejny podgrzybek. Albo maślak, maślak. No. Pojawiły się grzyby, zobaczcie. Dosłownie 5 sekund temu robiłem tamto pierwsze ujęcie z podgrzybkiem. Mam wrażenie też, że rzeka jest trochę podniesiona. To nie powinno dziwić, bo w końcu przez dwa dni prawie non stop padały deszcze. Coś dużego wskoczyło do wody, chyba to był bubr. Zobaczymy. Pewnie bubr. W tych lasach jest dużo bobrów. Nie wiem, kochani, czy widzicie tego pstrąga, ale piękny początek dnia. O, tutaj jest. Widać go, widać. Prawie 30, tak? Dosłownie 3 rzuty, branie. No i niestety jak go odpinałem, to mi wpadł, ale zobaczcie sobie, jaki piękny. Tutaj jeszcze jest podbierak. Słuchajcie, minusem tego małego woblerka jest to, że cały czas się dzieje coś takiego. Te kotwiczki się o siebie zahaczają i co chwilę trzeba je odhaczać i uważać, żeby po prostu no nie zarzucać z takim zaczepem, bo po prostu się nic nie złowi. No i pogoda w kratkę. Rozlało się teraz niesamowicie. Do tej pory złowiłem tego pierwszego dużego plus dwa małe. Miałem jeszcze kilka brań. Przynęta jest naprawdę dobra. Jeszcze jeden plus jest tej przynęty, że ona generalnie chodzi nisko, wysoko raczej przy wodzie. Przy powierzchni wody. W związku z tym właściwie no zaczepy się zdarzają bardzo rzadko. Częściej zaczepiam o drzewa niż o faktycznie coś, co jest w wodzie. Kolejny maluch. To już trzeci dzisiaj, łącznie szósty. Ale poluję na jakiegoś grubszego. Słuchajcie, leje jak z cebra. Schowałem się pod takim pochyłym drzewem i zobaczcie, że przynajmniej tutaj centralnie pod drzewem nie kapie na mnie. A osłania mnie tylko pięć drzewa, a nie liście, bo liście to już całkowicie przemokły. Także fajny patent, polecam. Oczywiście drzewo musi być pochyłe. Słuchajcie, moi drodzy, niestety muszę kończyć. Taka burza się rozpoczęła, rozszalała wręcz, że po prostu kończę łowienie na dzisiaj. Szczerze, to nawet mi się nie chce iść po te grzyby, które tam po drodze mijałem. Moi drodzy, czas na podsumowanie. Generalnie rzeka Tanew, bardzo ładna naprawdę. Mnie się bardzo podoba ta rzeka. Natura w 100%. Śmieci prawie że zero, oprócz jednej butelki po perle. Czyste powietrze, rzeka niezamulona. Piasek, po którym można chodzić. No tych ryb nie widać, natomiast bardzo fajnie widać, jak biorą, jak wychodzą. Dzisiaj w sumie złowiłem, wyciągnąłem z rzeki 3 albo 4 pstrągi, jednego takiego większego, którego widzieliście, kilka mniejszych. Zerwało mi się kilka innych też mniejszych. Miałem też branie jakiegoś jednego większego. Generalnie, jeżeli przyjedziecie tutaj, to na pewno nie pożałujecie. Ja na pewno tutaj jeszcze kiedyś wrócę. To co zauważyłem, tutaj to miejsce, gdzie przyjechałem, czyli Borowiec, tego dużego pstrąga złowiłem bardzo, znaczy jakiś, nie wiem, pół kilometra od miejsca, gdzie zatrzymałem, gdzie zaparkowałem samochód. I podejrzewam, że jakbym poszedł jeszcze głębiej w las, to jest taka puszcza, przez którą przepływa ta rzeka, to myślę, że po prostu tych większych by było więcej. Zapraszam was i zapraszam do subskrybowania tego mojego kanału i na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć!